Sandomierza do miejscowości Rytwiany. To Rytwiany przed nami. Będziemy za chwilę w Rytwianach. Kto na ekranie? Dzień dobry. O, też taka na filozofa postawa. Dzień dobry. Proszę o imię i imię i skąd? Łukasz z Czapury. Łukasz Czapury. Gdzie to jest w Polsce, Czapury, Łukasz? Pod Poznaniem. Pod Poznaniem. No dobra. Nieco więcej już za kilka minut. Gotowy do lądowania? Dokładnie. Samotny mężczyzna, biznesmen, obrzydliwie bogaty i przystojny, proszę popatrzeć. Szczęśliwie zabiera się z nami na pokład. Lądujemy w Rytwianach. Do spa inni wybiorą PES, czyli Salus Per Silentium, co oznacza zdrowie przez ciszę. I właśnie po nie przyjeżdża się do pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Na skraju lasu, z dala od cywilizacji, wylądowaliśmy w dawnym monastyrze Kamedułów. Kameduli byli ugrupowaniem pustelniczym w łonie benedyktynów. Ich działalność zapoczątkował Romuald z Ravenny. Po śmierci Romualda, papież Aleksander II utworzył zakon. Pierwsi kameduli przybyli do Polski w XI wieku. Na pustelni w Rytwianach powstała za panowania Zygmunta III Wazy. Tę bramę znają wszyscy miłośnicy polskich seriali. Występowała w Czarnych Chmurach. Tu już robi się poważniej. Memento mori, pamiętaj o śmierci. Takie słowa przypominają, jak błahe są nasze doczesne problemy. Ale tak naprawdę nie jest tu wcale tak poważnie. Klasztor chętnie przyjmuje wszystkich, którzy na chwilę chcą się odciąć od cywilizacji. Tu regenerować swój umysł i ciało. Miłośnicy tajemnic również znajdą tu coś dla siebie. W zakrystii barokowego kościoła stoi wielka szafa, a w szafie woskowe popiersie kobiety. Legenda mówi, że jest to odlana w wosku Anna Dziulanka, prosta dziewczyna, z którą w atmosferze skandalu ożenił się Stanisław Łukasz Opalski, hulaka i utracjusz. Wnuk fundatora klasztoru, Anna zmarła, a tak odlew. Nie, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Dlatego nie dotykamy szanownej pani. Lepiej być w domach ciszy. Bardzo zimno jest na tej wysokości. Czasami rzeczywiście ten głos drży, stewardesie. Łukasz, jesteś tam? Jestem. Dobrze, no to uwaga. Pytanie dla Łukasza. Będziemy pomagać. Głównym bohaterem serialu Czarne Chmury był Krzysztof Dowgirt, Zbyszko z Bogdańca czy Andrzej Kmicic? Łukaszu. O kurczę. O. No. Czym się zajmujesz? Co robisz w życiu? Poza tym, że elegancko w niedzielę do stołu siadasz. Chodzę do kościoła. No widzisz. Tak przypuszczałem, tak ładnie na ekranie. Więc taka wiedza to chyba dla ciebie sprawa prestiżowa, wydaje mi się. Czarne Dobrze. Chmury. Czy Zbyszko z Bogdańca w Czarnych Chmurach był? Nie, w żadnym wypadku. Tym bardziej, że widzisz, że chmury u nas wcale nie czarne. Ale nie wiem. A może Andrzej Kmicic, a może Krzysztof Dowgirt, główny bohater Czarnych Chmur? No to powiemy odpowiedź A. Krzysztof Dowgirt! Brawo, Łukasz! No! Jest radość. Łukasz, jak wygrasz pobyt na zamku, to kogo zabierzesz? Moją ukochaną Agnieszkę. A gdzie ona jest w tej chwili? Właśnie obok mnie siedzi. Agnieszka, pokaż się, chodź, zobacz, niech cała Polska, cały świat cię podziwia. Ale poczekaj, moment, jeszcze się nie cieszcie, bo nie wiadomo, czy zamek będzie wasz. O, dzień dobry. Na kolanach. Dzień dobry, witam. Fajny człowiek, to bardzo proszę, żeby już do końca lotu pozostać razem, dobrze? Dokładnie, czekamy. Muszę lecieć, do zobaczenia w turbulencjach. A, w turbulencjach, tak? Proszę bardzo. No. Łukasza do turbulencji przecież trzeba dopisać. O proszę. Łukasz Czapury, żeby nie było. Tu są turbulencjusze. No to co? Do zobaczenia za parę minut. O! Skarby nieodkryte.